przytłaczającym biegu codzienności ogromną frajdę sprawia nam czytanie. Filolog, filozof i kulturoznawca, bibliotekarz kontra literacki świat, do którego mają szeroki dostęp, a ograniczeniem może być tylko wybredność. Zapraszamy na nasz podcast Duchy Osobne. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. Ależ nam miło, ależ nam przyjemnie, ale to z takiego powodu, właściwie jak każdy raz, kiedy ukazuje się na rynku książka Charlesa Bukowskiego z jego wydawanymi wcześniej wierszami w Stanach, albo niewydawanymi w ogóle, ukazującymi się po raz pierwszy. Co ty na to? No... Jest ci błogo? I pewnie, wspaniale, lubię jak te widmo, chociaż wręcz to nie widmo, wręcz to przyjazne duszek Bukowskiego gdzieś znowu zawituje na naszym rynku. O kuźwa, ciekawo co by powiedział na określenie przyjazny duszek Bukowskiego. No jest to żywa poezja. To. Mięsista poezja i... Taka bez ściemy, taka naturalna. I osobowość, która ciągle przebija się i to z zagrobu, z zaświatu, i dociera tutaj do nas. To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. W czym można upatrywać te szczególne cechy pisarstwa Bukowskiego? Myślę, że to jest autor naturalny i ludzki. On pisze, z jednej strony mamy taką u niego postać everywaymana. Każdy może być jego bohaterem, ale z drugiej strony... Może nie tyle, że każdy może być, tu od razu wejdę i sprostuję, ponieważ on dawał głos raczej ludziom wykluczonym, trochę z marginesu, prostytutki, zwykli robotnicy. To, czym się sam parał. Bezdomni często, łazęgi, no i oczywiście ćmy barowe. Tak, to widać ten taki obok siedzący z zabaru głowy Bukowskiego komentującą rzeczywistość. A chcemy, ponieważ on potrafił, ja wiem, oswajać i życie, i śmierć. Życie oswajał z rezerwą, a śmierć z pogodą ducha. Ale też mi się zawsze podobał ten jego taki komentarz takiego... Z jednej strony nihilisty z pozofu, ale z drugiego tak człowieka pozwalającego wyciągnąć tą taką absurdalność niektórych sytuacji. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bullfighting can be an art. Boxing can be an art. Loving can be an art. Opening a can of sardines can be an art. Jest sporo miejsc, w których Bukowski się otwiera i mówi o tym, co myśli. Nie wiadomo, w którym momencie, z jakiego powodu on wyciągnie jakąś ciekawą uwagę, swoją uwagę oczywiście. Not many have style. Not many can keep style. I have seen dogs with more style than men. Although not many dogs have style. Cats have it with abundance. O czym my tutaj mówimy? Nasze serca ogrzewa... No właśnie! Chwytliwy tytuł. Sameż tytuły aspirują do Nobla. No dla mnie się kojarzy z tego, też z innym poetą, pieśniarzem, Tomem Waitsem. On taki też ma utwór Clap Hands. No klaszcz. Bukowski zastrzegł, że chce te wiersze opublikować dopiero po śmierci. I wydawca zrealizował ten jego testament. Jego poezję, no niestety mówiąc szkolnie, bym oceniał na 4, 5 albo 6. I w tych momentach, gdzie jest więcej prozy niż poezji, no to są czwórki. A w tych momentach, gdzie jest jednak sama poezja, to jest szóstka. Ten tom ma jednak więcej z takiego opisywania, z takiego opisywactwa wręcz, z takiego opowiadania niż z poezji, więc sam w sobie Bukowski zawsze zasługuje na uwagę, ale tutaj jakby nie wspiął się na wyżyny swoich umiejętności i możliwości. When Hemingway put his brains to the wall with a shotgun, that was style. Jest parę perełek, ale jednak tego opowiadania ciut więcej. On widział,
sam czuł, że te teksty nie są wybijające się i dlatego postanowił nie wydawać ich za życia. A tobie jak się czytało? No właśnie. No, powiem szczerze, miło było wrócić znowu do poezji Bukowskiego, chociaż powiem, dla mnie z tego wydawnictwa lepszy jest tomik Noce waniliowych myszy, ale no była to taka nostalgiczna podróż. Bukowski, myślę, dla mnie i dla ciebie to jest jednak postać, która w jakimś stopniu wpłynęła na nasze życiorysy. Tak, miejscami nawet zaważyła na tym, jak postrzegamy i jak piszemy. Wiele jego fraz, wiele jego zdań, takich dosadnych jak obłęd, piekło, wydawało się tak naturalne, że czasem umieszczałem je u siebie. Samotność granicząca z obłędem, tu mogę się przyznać, że na to wpadłem z pewnością pod wpływem Charlesa Bukowskiego. Mi też często zdarza się cytować jego cytaty, na przykład, że największymi uniwersytetami są knajpy, więzienia i burdele. Albo, że wszyscy są najebani, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Or sometimes people give you style. Joan of Arc had style. John the Baptist. Christ. Socrates. Caesar. Garcia Lorca. A ja taką ciekawą konstatację poczyniłem, przeczytawszy ten tomik. Co należy oddać, to płodność. Bukowski, skupiony na kilku tematach, piciu, kasach, samotności graniczącej właśnie z obłędem oraz kobietami czy konnymi wyścigami i pisaniu, o samym pisaniu wierszy, wyrąbał kilkasetek tych tekstów. I wystarczyło, że zauważył inne położenie słońca, inny szum oceanu, to wywołało w nim inną emocję, która kierowała później jego piórem. Bóg sporo łapał z rzeczywistości i przerabiał to natychmiast w wiersz. Stało się to możliwe na taką skalę, myślę, z tych powodów, że nie przejmował się krytyką, nie zastanawiał się, jak to będzie odebrane. Płodził, nazywając rzeczy po imieniu tak, jak je widział. Nie upiększał, nie dodawał ozdób ani sztafarzy. Klął, chodził w brudnych gaciach i tak po prostu zapisywał, okraszając sprawę duchową domieszką refleksji, czy też ironii, albo na wskroś poetyckich zdań. No, po tym, co powiedziałeś, to teraz stanę mi przed oczami właśnie taki Bukowski piszący w brudnych gaciach, gdzieś siedząc przy akompaniamencie w radiu muzyki klasycznej z jakimś tam piwkiem czy whisky w ręku. I've met men in jail with style. I've met more men in jail with style than men out of jail. Może nie będziemy wracać do określeń typu outsider, albo jak się wkomponowywał w pisanie amerykańskie lat 60. i później. Myślę, że na pewno nie był bitnikiem, jak wielu chce twierdzić. A to z pewnością, nawet niepotrzebnie to potwierdzam. Myślę, że jego fenomen to to, że miał umiejętność trafiania do pojedynczego czytelnika, jak również i do mas. Wychodził poza wszelkie ramy, po prostu nie umiał inaczej. I to jest w tym najważniejsze. Pisał tak, bo nie umiał inaczej. A przy tym trudno go posądzić o gołosłowność. Jak kiedyś przyznał, 90% tego, co zapisuje, zdarzyło się naprawdę. A więc poczuł to na własnej skórze, o czym pisze. I potrafił oczarowywać, zasłuchany w muzykę klasyczną, z tym piwkiem. Nazywał sam siebie geniuszem, którego jeszcze nikt nie odkrył. No później go odkryto, ale też był przygotowany na natarcie dziennikarzy i fanek, często psychofanek, koczujących pod jego domem. Style is a difference, a way of doing, a way of being done. Six herons standing quietly in a pool of water. Are you walking out of the bathroom naked without seeing me? Oczywiście lektura czyta się sama. To prawda, wiersze same przeskakują. Też dużo jest tekstów o samym pisaniu, o samym tworzeniu. Ale są chwyty właśnie, gdzie pojawia się ten błysk samego geniuszu. Na przykład lubię taki fragment. Po wejściu z tą panią wyżywałam się na recepcjoniście. Ty, koleś, chyba cię złapię za girę, wywichnę ją do połowy pleców i nakręcę cię jak zegar. Trzeba mieć wyobraźnię, żeby coś takiego sobie właśnie wyobrazić. Ale Bukowski lubił robić takie żarciki, nazwijmy w cudzysłowie.
Czy mamy tutaj do czynienia właśnie z postacią, która już za życia była miteologizowana, która trochę za życia przychodziła tak, do legendy? Tak, też mu, mimo że tam miał tych kilka żon, też przypisywano mu rolę kochanka, ale Bukowski nie był jakimś urodziwym człowiekiem, miał ospowatą twarz i sam też się wstydził swego wyglądu. No długo z tym się borykał, ale też udzielając wywiadów już później bywało, że zamorowywało dziennikarza i Bukowski bardzo w niewybrednych słowach próbował go ośmielać. Także z pewnością robił wrażenie na tych, z którymi się spotykał. Ale też, czy nie mielibyśmy ochoty spotkać go siedzącego przy barze i trącić jedną ze strun, móc słuchać jego opowieści? Być przy tym, jak z niewielkiej sprawy potrafi uczynić centrum wszechświata. Umiał to robić i robił z wdziękiem danym tylko nielicznym. Jeśli miało się wrażenie, że o czymkolwiek by nie pisał czy opowiadał, to jest to w tej chwili najważniejsze wydarzenie, które może nas spotkać. Ja bym podsumował to tak, że zbiór tych wierszy w Nowłaś jest książką czwórkową. Choć Bóg to Bóg, czyli potrafi wciągnąć nawet swoją przeciętnością. Pragnę też dodać, dla niewtajemniczonych, że najlepsze zbiory poezji Charlesa Bukowskiego to Miłość to piekielny pies, Płonąc w wodzie, tonąc w ogniu i Z obłędu odsiać słowo, wers, drogę. W nich błysku Bukowskiego jest najwięcej. To może na koniec damy próbkę. Poczytajmy. Okazuje się tekst, który nam dwojgu się spodobał, niezależnie, więc zapraszamy do wysłuchania. Siema i nara. Żadne piekło nie umywa się do twojego własnego. Nawet nie ma porównania. Kiedy nocą wiercisz się w pościeli, dupa ci marznie, a w umyśle pożar. Wszystko głupie, głupie. A ty utknąłeś w swoim biednym ciele i biednym życiu. I wszystko pomału się rozpuszcza, rozpuszcza w nic. Jak wszystkie inne ciała, jak każde inne życie. Tak i nas się skreśla, powalonych przez chorobę, albo jednostajne tarcie trudnych dni i jeszcze trudniejszych lat. Nie ma przed tym ucieczki. Trzeba to po prostu wziąć na klat, przyjąć do wiadomości, albo tak jak większość. Nie myśleć o tym wcale. Buty na nogi i z nóg. Święta i dni powszednie znów. Siema, nara. Ubierz się, rozbierz. Jedz, śpi. Prowadź wóz, płać podatki, myj pachy i kark. No i oczywiście szaruj całą resztę. Wybierz sobie trumnę zawczasu, pomacaj jej gładkie drewno. Kup taką z miękkim, wyściełanym, drogim wnętrzem. Sprzedawca pochwali twój dobry gust. A wtedy weź go przeraź. Powiedz, że chcesz ją przymierzyć. Żadne piekło nie umywa się do twojego własnego i nikt nie będzie go z tobą dzielił. Równie dobrze mógłbyś być jedynym ocalałym na ziemi. Chwilami się czujesz, jakbyś naprawdę nim był. Może zresztą jesteś. A tymczasem wydłub poprochy z pępka, przyjmij to, co jest, przeleć czasem kogoś, podaj rękę zupełnej nicości. Zawsze tak było. Tak było zawsze. Nie wrzesz. Nie ma już kto cię usłyszeć. Dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy, te miasta, te drzewa, nasze stopy idące po chodnikach, krew w nas nawilża nam serca. A stulecia wreszcie się rozpryskują, kiedy wkładasz skarpetki i wciągasz je nad kostki. Do I know you? Don't push me around, baby. Never mind. One more beer. I'll take you all of you.